wczesnym rankiem wzdłuż gór Naukluft jedziemy do Parku Narodowego. Park powstał w 1979 roku w wyniku połączenia Parku Narodowego Pustyni Namib z Parkiem Narodowym Zebry Górskiej Naukluft. Ma powierzchnię 50 tysięcy km kwadratowych. Turyści mają dostęp tylko do niewielkich obszarów parku. Jest to jeden z najbardziej ubogich w opady terenów na świecie. Średnia roczna opadów nie przekracza 25 mm. I oto natura sprawiła nam wielką niespodziankę. Zaczął padać deszcz. Opad jest wprawdzie niewielki i krótkotrwały, ale trzeba mieć wielkie szczęście, by trafić na deszcz w tym suchym miejscu. Wydma 45 po prostu dlatego, że znajduje się na 45 mili od wjazdu do parku. Jest wydmą gwiaździstą, gdyż tworzy wiele ramion. Jej wiek wynosi około 5 milionów lat. Turyści mogą wspinać się na jej wierzchołek. Nagrodą za wysiłek jest wspaniały panoramiczny widok na dolinę i otaczające ją wydmy. Pustynia Namib ma 1300 km długości i od 50 do 160 km szerokości. Jej powierzchnia wynosi 130 tysięcy km kwadratowych. Uznawana jest za najstarszą pustynię na świecie, a jej wiek szacowany jest na około 80 milionów lat. Tak wielkiej piaskownicy nie ma nigdzie na świecie. W krótkim odpoczynku ruszamy w inny rejon parku. Do tego miejsca można dotrzeć tylko jeepami. Bezlistna roślina nara, której owocem jest melon. Mimo odstraszających kolców, oryksy potrafią dobrać się do melona, który jest dla nich źródłem płynu w okresie suszy. Średnio raz na 5 lat w wyniku ulewnych deszczów w górach Naukluft pojawia się okresowa rzeka Tsauhab, której wody dopływają aż do tej doliny. Łańcuch wydm nie pozwala rzece płynąć dalej do Atlantyku i wówczas cała dolina zostaje zalana wodą. Stojąca woda szybko wysycha i osadza zawarte w niej sole mineralne. To najbardziej charakterystyczny fragment Martwej Doliny. Otaczają go bardzo wysokie wydmy, a wśród nich wydma Big Daddy, wznosząca się na wysokość 325 metrów. Stoją tu akacje, których czarne, martwe kikuty przedstawiają niemal apokaliptyczny widok. Tkwią tu, według szacunków, już od 600 do 700 lat. To tędy właśnie raz na kilka lat przepływa rzeka okresowa Tsauhab, zanim ukończy swój bieg w Martwej Dolinie. Jej wody wyrzeźbiły kanion o długości około 1 km i głębokości do 30 metrów.
Sesrim w języku afrikaans oznacza sześć pasków. Legenda głosi, że dawno temu grupa spragnionych wędrowców chciała zaczerpnąć wody z dna kanionu. Do spuszczenia wiadra w celu jej zaczerpnięcia musieli użyć sześciu skórzanych pasków.